Hej, hej, witajcie. Kolejny odcinek z serii Pomidorki atakują. Trochę tę serię. Dobra, idzie. Trochę tę serię zaniedbałem ostatnio, dlatego trzeba nadrobić, przedstawiając kolejny odcinek. Razem ze mną na kanale jest kolega Piotrek Zdano. Cześć, kolego. Cześć. Piotrek, imię, zdano nazwisko prawdopodobnie, tak? Tak. Okej. Okay. Bronię się, jak powiedziałem już kilkakrotnie, bronię się rękami i nogami przed tym, żeby pokazywać wam non-stop powtórki z KW1, KW1SM, ale w tym przypadku kolega zrobił coś, co skłoniło mnie do tego, żeby jednak pokazać tą powtórkę, ale co zrobił, to zobaczycie później. Razem z tobą w Plutonie był drugi kolega na KW1 oraz na Crusaderze. To tacy gracze, z którymi zwykle grasz, czy tacy w Plutonach, czy tacy powiedzmy, no, jacyś Tak. tacy z przypadku. Nie, tak, koledzy z Ptonu, teraz jesteśmy razem w klanie. A jaki teraz klan reprezentujesz? Polska Unia Czołgistów Zjednoczonych. Aha. Tyle Krócej się. pucz. Pucz. O, no to. O, tak jest Tak. łatwiej wy to wymawiać. Kolega ma 765 WN, także całkiem jest, że tak powiem, pomidorkiem. Chociaż ostatnio kolega mówi, że już poprawia statystyki, już mu idzie coraz lepiej. No, jak wiadomo, no, tak się powinno. O, ładnie. Tak się powinno niestety grać, jeżeli już rozgrywacie którąś tam tysięczną bitwę, wiadomo, że już powinno wam iść coraz lepiej. Ładny strzał z przyłożenia w ten czołg. Nie zastanawiałeś się, żeby się zatrzymać, tylko pojechałeś do przodu. Mieliście świetne losowanie. Powiem szczerze, że chyba nieczęsto się tak zdarza, aż tak fantastyczne losowanie. Nam się akurat często tak zdarzało, ale losowało czasami na siódemki. No to na siódemkach to już jest problem większy. Tak, bo ISA na przykład nie można przebić, albo T29. Tutaj zachowały się trochę ciekawie, ze względu na to, że odpuściłeś sobie w ogóle to DW2, a zacząłeś strzelać w kierunku KW1, mimo tego, że zobaczyłeś, mogłeś strzelać i do jednego, i drugiego. Bardzo przytomne to jest zachowanie, ze względu na to, że oczywiście musiałbyś wystrzelić kilka razy do DW1, a on w międzyczasie, KW1 by się odwróciła i cię tam podobijała, nie? Ty Tak, taki bo miałeś pomysł na DW2. to? Tak, bo DW2 prawie nic nie zrobi KW1 od przodu, a tak strzelał z heków, to tam po 11 HP zbijał mi. Ładnie, powiem szczerze, że dobrze, mądrze to zrobiłeś. Już masz 5 fragów, 6 do 7 przegrywacie. Nie jest to zbyt komfortowa sytuacja. A, bardzo No, często myślałem, że przy pojedzie do przodu. bardzo częsty przypadek. Ja przyznam się, że też mi się tak zdarza dosyć często. Ustawiam sobie strzał z wyprzedzeniem, że czołg będzie jechał do przodu, a on w tym momencie staje i leci pocisk. No wiadomo, że przed niego. Ale ładnie to, Szkoda ładnie pocisku. widać. No, szkoda pocisku. Na szczęście tutaj jest szybkie przeładowanie, więc nie ma tego złego, bo jak masz przeładowanie rzędu 20 sekund czy iluś, no to już jest problem. A tutaj tam 4 sekundy 79 setnych. Tutaj ci pokazuję. Chyba nie masz tego czołgu jakoś w taki sposób wymaksowanego, nie? Jak to jest z nim? Wymaksowanego mam już, trzeci perek prawie jest. Aha. I co na nim masz? Dosyłasz wentylację, tak? Tak, i siatkę. Jak wyrzucie na siódemki. Siatkę kamuflażową? Tak. Aha, czyli wtedy robisz bardziej za Tak, takiego. jak na siódemki wyrzuci, to stoję z tyłu. Aha. Ładnie, Matylda już poszła do piachu. KW1 zupełnie ci zignorował, co jest oczywiście błędem, bo. Tak strzelał do mojego kolegi z Plutonu chyba.
Aha. 8 fragów, ale w dalszym ciągu przegrywacie 10 do 12. Z tym, że im została jedna KW1. Cik. Dziwny, dziwny strzał czasem. Ja ci, powiem ci szczerze, że wczoraj miałem takie dziwne strzały, gdzie strzelałem w czołg w 100% niedaleko stojący i znikały pociski. Nie było w ogóle ich widać, nie było, on stał w takim miejscu, że nie było możliwości gdzieś przestrzelenia i gdzieś te pociski znikały zupełnie. No ale zdarza się niestety, to tak czasem bywa. Snajpienie się z 280 metrów w czubek to tak chyba nie bardzo się udaje, ale... Dobra. Ale jakoś wyszło. Twój kolega tak specjalnie ci zostawił, jeśli chodzi tak, o tego nie wiem, fraga? Tak, żeby zostawił mi ostatniego. Ha, rozumiem. No to ładnie w tym momencie zagraliście, bo on dobiłby go bez problemu, nie miałbyś 10. fraga, czyli medalu pula już. Ładnie. No i tak, jest 12 do 12. Przeciwników macie słabych, bo została im jedna KW1, SU oraz artyleria, a tutaj jakiś gość z uporem maniaka kapuje. Tak, nie wiem nawet po co. Ładnie, a ta KW1 jest stokowa, jak pamiętam. Ładnie, 11. frag. I zobaczcie, on dalej w dalszym ciągu kapuje 80% już kapa. I... O. Wygląda to tak, jakby twój kolega chciał ci pomóc w uzyskaniu lepszego wyniku. Te czy cztery stwierdzisz, że jest, że kolega twój troszeczkę przesadził chyba. No trudno powiedzieć tak naprawdę. Sądzę, że bardziej chciał go wypchnąć albo skapa, żeby zrozumiał, że żeby już dał ci lepszy wynik uzyskać, nie? A mógł mieć mało HP i czasem takie wypychanie powoduje, że niszczymy swoich. Ewentualnie chciał go postraszyć. No nieważne, w każdym bądź razie te czy cztery oczywiście teraz będzie się pluł niesamowicie na czacie, bo dlaczego go ktoś tam zniszczy, bo on chciał sobie skapować. Słuchajcie, nie róbcie tego. Jeżeli widzicie, że ktoś ma 10 fragów, ktoś ma więcej fragów, to ta osoba niech sobie zrobi jeszcze lepszy wynik. Niech w jakiś tam sposób coś jeszcze zdziała w tej bitwie. A nie takie, że robicie wszystko, żeby tylko mu uprzykrzyć życie. No to tak się nie robi, no ale cóż. Ale ktoś w ogóle wali sobie skapować i żeby wygrać. Tak, interes swój przeciwstawia interesowi na przykład twojemu, gdzie na przykład ty robiąc dobrą ilość obrażeń, dobrą ilość fragów, jesteś mniej ważny dla niego niż jego własny interes. Na chwilę obecną tak naprawdę punkty kapowania są do niczego niepotrzebne. Kapować oczywiście można, jeżeli przegrywacie, jeżeli w jakiś tam sposób ta wasza drużyna spisuje się słabo i jest to jakiś jedyny sposób na to, żeby wygrać bitwę bez no i teraz uszkodzeń. Zauważyłem, że jest stokowy, to już stałem w miejscu i nic nie robiłem, strzelałem. Nie mógł mnie nawet przebić. Natomiast takie zachowanie się, że nie zjadę skapa, no to jest typowo polskie zachowanie, no a tutaj kolega nie Polak i też tam się nie chciał posłuchać, o może w ten sposób. Oznaka mistrzowska, medal Pula, dostaliście ostateczne poświęcenie, duży kaliber, specjalist oraz celowa ściana. 13 fragów. Kolega Szkocik 50, moim zdaniem, wypychając prawdopodobnie kolegę z kapa, mógł go tam w jakiś sposób uszkodzić. I no, jego sprawa, także moim zdaniem, zrobił to, co powinien, zrobił to dobrze. Możecie się oczywiście z tym nie zgodzić, możecie mnie zhejtować, ale
Ja bym zrobił podobnie, na zasadzie tak, że wypchałbym osobę kapującą i sam zjechał z kapa i dał dokończyć dzieła drugiemu. Tak jak właśnie kolega Szkocik bardzo ładnie zrobił, zostawił 10. fraga. Naprawdę dobre zachowanie, jeśli chodzi o plutony, a złe zachowanie tego T3-4, który zrobił 255 damage'u i chciał sobie... Zrobił. Nic nie zrobił, no. I chciał sobie pokapować. Dobra, zobaczmy dalej. 4450 potencjalnego damage'u otrzymałeś. Naprawdę bardzo ładny wynik. Aha, nie powiedzieliśmy najważniejszego, czyli 13 fragów. To jest... No, trochę żałuję, bo trochę, jednego trochę brakło do żal. Rosjeni. No właśnie, a Remedal Rosjeni to jest, no. No to jest Nie niesamowita, powtórzy nie, się już, tak? no, nie, niesamowita rzadkość. Także no, nie jest to tak łatwo zdobyć. I no nie wiem. Czas, ja nie wiem, bo powiem szczerze, że nie widziałem jeszcze, żeby mi. Widziałem kilka razy na powtórkach, jak to goście zrobili, ale to naprawdę. Cały, reszta teamu musi dać niesamowicie ciała, żeby to się udało. O, bo tak w skrócie można Raz powiedzieć. Na milion. No, dokładnie. Także mimo wszystko 13 fragów, które zrobiliście, które ty zrobiłeś, jest naprawdę znakomitym wynikiem, dlatego też pokazałem tą bitwę na KW1. Zarobiłeś 83 tysiące na 300. I 2000, miał być prawie 2838 jeżeli miałbyś konto premium, bo nie grasz z premium, tak? No nie, ale jak WG da, to gram. A tą bitwę chyba 3 czy 4 bitwy wcześniej miałem już, a się skończyło. A, rozumiem. Dobra, chcesz kogoś pozdrowić? Oczywiście cały klan Pucz i Fakira, Hadesa i Roberta. Dobra, super. Dzięki za pokazanie tej bitwy i mam nadzieję, że wam się podobało, bo KW1 rzeczywiście jest dobrym czołgiem, ale mimo wszystko trzeba się trochę napracować, żeby uzyskać taki wynik. Dzięki, do usłyszenia. Na razie.